Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Słuchacie Radia Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. To był utwór Just Met You, a w studiu Radia Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce. Już wiemy skąd pomysł. Można powiedzieć, że potrzeba serca, górnolotnie można powiedzieć, a z drugiej strony po prostu my, społeczeństwo, bym powiedziała tak najbardziej ogólnie, odczuwamy potrzebę odkrycia tego, kto był przed nami. I właśnie to można też przeczytać na waszej stronie, że ważne jest to, kim był nasz dziadek, dlaczego jest ważny. Dziadek to jedno, bo to jeszcze myślę, że wiemy większość, a kim był nasz pradziadek, kim była nasza prababcia, praprababcia. O tym myślę, że większość z nas nie wie. A jest to ważne, bo pamiętajmy o tym, że to, kim był nasz prapradziadek, dyktuje to, kim był nasz dziadek. Prawda? On go wychował. To, kim był nasz dziadek, dyktuje w jakimś stopniu to, kim był nasz ojciec, bo właśnie też go wychował. I tak dalej, więc my jesteśmy jak złożeni z tych cząstek. Ja myślę, że w każdym z nas gdzieś tam w kawałku znajdzie się kawałek naszej praprababci, prapradziadka. Nieświadomie, bo to przychodzi pokoleniowo, więc tak jak trochę jak DNA w innym zupełnie charakterze, ale troszkę tak, więc to... Tak, to jest odnajdywanie gdzieś tam części siebie. Myślę, że jak ktoś ma większe zamiłowania humanistyczne, znajdzie tak czy siak gdzieś, jeżeli nie w pierwszym, drugim pokoleniu, to w którymś okaże się, że jakaś osoba z rodziny, niekoniecznie pradziadek, może brat pradziadka, może siostra, może ciotka, była ukierunkowana też w tę stronę. To jest bardzo ciekawe i idąc krok po kroku też łapiemy bakcyla detektywa i chcemy wiedzieć coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej, to nie ma końca. O tym też jeszcze porozmawiamy, ale chciałabym dowiedzieć się, co w ramach stowarzyszenia robicie, jakie podejmujecie działania, bo tu już było wspomniane, że genealogia, czyli to szukanie przodków, to jest jeden wątek, ale to nie wszystko, co robicie. Tak, tutaj zresztą niedawno, bo w zeszły piątek ruszyliśmy z całym semestrem dla seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Jagiellońskim i robimy warsztaty właśnie takie całosemestralne, bardzo złożone, krok po kroku, od każdej strony, jak zacząć szukać, jak kontynuować szukanie, jak te rezultaty utrwalać i co z tym robić dalej, bo tutaj jak Łukasz powiedział bardzo dobrze, genealogia się po prostu nie kończy, bo jak się kończy w dół, to po prostu się ją robi wszerz, więc tak też można szukać. Także wspieramy seniorów i uczulamy właśnie seniorów na to, że nawet jeżeli ci potomni nie mają czasu pytać albo nie chcą słuchać, to oni mogą odrobić lekcje za nich i spisać po prostu te rodzinne historie. Na przykład można je też nagrać, też promujemy ten bardziej nowotechnologiczny prąd. Natomiast więc ten semestr na Uniwersytecie Trzeciego Wieku to jest jedna rzecz. Skończyliśmy taki cykl dwóch warsztatów przy bibliotece na Rajskiej Wojewódzkiej. Tam też mówiliśmy o takich podstawach właśnie baz internetowych między innymi i w ogóle o tym, jak zacząć. Gdzie szukać informacji tak na początek? Dokładnie. To są takie najbardziej podstawowe. Zresztą też takie zajęcia organizujemy w szkołach podstawowych na przykład, czyli praca u podstaw. I okazuje się, że naprawdę to są fantastyczne zajęcia, że te dzieci chcą słuchać i niejednokrotnie inspirują tych swoich rodziców, no bo na te zajęcia trzeba się przygotować. Często przychodzą rodziny, dziadkowie i przychodzi na przykład dziadek z wnuczką i dziadek na lekcji dzwoni po rodzinie, a jak ta ciocia Stefa miała na nazwisko z domu i tak dalej. Także są bardzo ciekawe historie, więc to jest ta nauka. Ponadto oprócz tego, że jest genealogia osób, historia osób, to jest też bardzo ważne z tym związana historia miejsc. Zajmujemy się monografiami miejsc, bo to tak naprawdę ta historia ludzi, historia miejsc tworzy tą historię lokalną, archiwów społecznych, też się bardzo w to angażujemy. O tym będzie też jeszcze o digitalizacji mówił materiał w ramach archiwów społecznych Łukasz. Natomiast właśnie piszemy na przykład monografię Dworku Białogrodnickiego i w ogóle Białogrodnika. Fantastyczna rzecz, gdzie możemy tą historię, te fakty spleść z konkretnymi miejscami, z budynkiem i to razem tworzy naprawdę bardzo mocny obraz i taką możliwość podróżowania w czasie. Ponadto zajmujemy się toniami podkrakowskimi też pod kątem monografii.
Zostaliśmy zaproszeni, oprócz tego, jeżeli chodzi o historię miejsc, zostaliśmy zaproszeni przez jedną z podkrakowskich szkół do uczczenia stulecia funkcjonowania szkoły i tworzymy biogram patrona. Jeszcze nie mogę tutaj mówić oficjalnie gdzie, ale przymierzamy się, więc jest to patron i będzie to jakby odnowienie, odświeżenie historii szkoły na podstawie dokumentów, które przetrwały, tak, z których wiemy, jak z nich korzystać. Tak, a jeżeli jesteśmy już przy biogramach, to już możemy powiedzieć nazwisko. Oficjalnie za dwa tygodnie, dokładnie 10 listopada będzie można oglądać na AGH-u wystawę, którą my stworzyliśmy właściwie, tak, odszukaliśmy dokumenty i zaprojektowaliśmy tę wystawę. To jest wystawa o Abrahamie Szternie, która jest przy okazji festiwalu imienia Staszica. Sztern, jak wiadomo, był uczniem, znaczy był protegowanym, bez Staszica tak naprawdę nie byłoby Szterna w takim charakterze, w jakim go znamy w tym momencie. Więc zapraszamy serdecznie na AGH, tam będziemy mogli już zobaczyć realizację takiego biogramu o tej osobie i wizualną, i tekstową. Ja tylko dodam, Łukasz, że gdyby nie Sztern, to nie byłoby komputerów, tak, żeby tutaj zaciekawić, prawda? Bo stworzył pierwszą maszynę do liczenia. Tak, i ona zainspirowała kolejne osoby. Może nie pierwszą, nie całkowicie pierwszą, ale już kilka była, ale ta była dosyć była bardziej rozwinięta, a kontynuował badania Szterna jego szwagier Słonimski, który swoją drogą był dziadkiem czy pradziadkiem, nie chcę okłamać, ale Antoniego Słonimskiego. No i tu już idziemy. Rodzinnie poszło faktycznie ta linia w tę stronę, no i tak, jak mamy komputery. Nie można powiedzieć, że to całkowicie oczywiście, ale w jakimś stopniu tak, ciekawa rzecz. Ale jeszcze wracajmy do naszych działań innych. No to jest, jeśli chodzi o biogramy i osoby, a jeśli chodzi o rzeczy i bliżej tych miejsc, przedmiotów, tak jak już wcześniej wspominałem, digitalizacja, czyli fotografowanie dokumentów, to jest kolejna bardzo, bardzo ważna część naszej działalności, bo zdajemy sobie sprawę, że dokumenty, chociażby w XX wieku, wiele dokumentów zaginęło. I gdyby wcześniej ta technologia istniała, byłaby używana, być może byłyby do tej pory, byłyby zachowane i można by było na nich pracować. Stąd jakby zakładamy tę nieszczęśliwą możliwość zaginięcia różnych rodzajów dokumentów, czy nieprzetrwania ich. I dlatego bardzo ważne jest, żeby je zachować w kopii cyfrowej. A czy będziecie tworzyć taką bazę dokumentów, taką, że będzie można na przykład online z nich skorzystać? My jako tako tego nie możemy zrobić, ale przy naszej pomocy jednostki, które będziemy to digitalizować, będą najpewniej udostępniały te dokumenty. Więc tak, a to ja wspominam o tym, że ważne jest, żeby je zachować, bo mogą zaginąć, ale ważne jest też, żeby je zdigitalizować i przenieść do kopii cyfrowej po to, aby można było sobie spokojnie usiąść w domu i te genealogie przewertować wzdłuż i wszerz. Bo wtedy naprawdę jest o wiele bardziej efektywna niż siedząc w archiwum 8 godzin w ciągu dnia. Można sobie siedzieć w nocy, wtedy najprzyjemniej szukać. więc no tak, to jest bardzo potrzebne. Ja wszędzie mówię, że jest potrzebne i tak trzeba robić. Musimy digitalizować, więc namawiamy proboszczy, żeby nam wyrażali zgodę. Zresztą nie tylko w parafie i proboszczowie, ale wszelkie instytucje, które mają taką potrzebę, mają swoją dokumentację, mają archiwa prywatne, zresztą tak samo. Tutaj staramy się zauważyć to, jak to jest ważne. Znaczy przedstawiać i tutaj forsować właśnie temat tego, żeby to jest najlepszy sposób zachowania dokumentacji, digitalizacji, czyli przeniesienie ich na formę cyfrową. Jak mówiliście o warsztatach, to pomyślałam o tym, że to jest trochę taki przyczynek do takiej rodzinnej rozmowy, w tym sensie, że jest coś takiego, że na co dzień nie rozmawiamy o naszych przodkach, o historii, zazwyczaj przy jakichś, nie wiem, jak ktoś umrze, to się go wspomina, kogo, coś tam i tak dalej, jakieś wydarzenia z jego życia, ale tak na co dzień zapominamy o tym, że ktoś budował na przykład ten nasz Kraków i że każda dzielnica ma swoją niesamowitą historię. Czyli, a zmierzam do tego, że jak robicie te warsztaty zarówno z seniorami, podejrzewam, że oni pewnie bardziej czują potrzebę niż na przykład dzieciaki. Są takie historie, że dzieci tak naprawdę po raz pierwszy konfrontują się z tą historią niesamowitą rodziny swojej.
Jak najbardziej tutaj, znaczy inaczej, w programie szkoły podstawowej jest obowiązkowo tutaj tworzenie drzewa genealogicznego, takiego podstawowego, więc jakieś podstawy są tutaj wdrażane, natomiast my mówimy o tym bardziej kompleksowo, znaczy musimy mówić o tym w bardzo prosty sposób, natomiast dzieci są ciekawskie i są niesamowite, bo jedno z bardziej ciekawych pytań, jakie zostało nam zadane na warsztatach, to co zrobić na przykład, kiedy, bo mówimy, że zaczynamy od takiego, tak naprawdę zaczynamy od podstaw, od naszego archiwum domowego, od rozmowy z naszą rodziną, tak, żeby te informacje uporządkować. A tutaj taka bardzo elokwentna dziewczynka zapytała, bodajże w szóstej klasie, a co jeżeli babcia ma Alzheimera na przykład? Ona nie jest w stanie przekazać nam informacji, to jak ja wyciągnę dalej i tak dalej. Więc trzeba było tutaj przez takie ściany się przebijać. No i tak mówię, one są bardzo ciekawe, bardzo angażują się w temat, bardzo wielopoziomowo też patrzą na tą historię rodziny. Bardzo nam się podoba zawsze jak do tego drzewa, bo my robimy takie też warsztaty stricte rysunkowe związane z drzewem dla tych dzieciaków. Bardzo nam się podoba, jak do drzewa są dopieniane na przykład kotki, pieski, rybki. I to też jest rodzina, tak? I te dzieci po prostu wiedzą na czarno, na białym, że to jest jedna wielka historia. I ta babcia, prababcia też mogła mieć tego pieska i to też mógł jakąś ważną rolę odegrać. Tak. Także to jest naprawdę ważne i one się zaczynają interesować, bo to też, o czym mówimy bardzo często, to jest to, że my się uczymy tej historii wielkiej, znamy wszystkich królów, władców i tak dalej, no ale Kraków, nasz cudowny, królewski Kraków i te dzielnice, z których każda ma cudowną historię, no to jednak te dzielnice składają się z tych kamieni, za te kamienice składają się z tych mieszkań, a te mieszkania składają się z tych rodzin, no i to są po prostu te puzzle, które się złożyły na całą tą bardzo ciekawą historię i to jest właśnie clue tego wszystkiego, że żeby poczuć i zrozumieć, że naprawdę wszystkie te historie są ważne, nieważne, ktoś był szlachcicem, chłopem, mieszczaninem, każdy spełnił jakąś rolę i doprowadził do tego, że jesteśmy dzisiaj tutaj. No jak właśnie wyłaś temat historii, to ja znowu też pomyślałam, że genealogia może być takim przyjemniejszym trochę sposobem pokazania historii, bo jednak ci nasi dziadkowie żyli w jakichś konkretnych czasach i od razu możemy to połączyć, co się wtedy w naszym kraju działo i tworzy nam się w głowie jakaś prawdziwa historia, jakaś opowieść, bo rzeczywiście w szkole raczej mamy takie podawanie faktów, niekoniecznie czujemy nawet związek między nimi, a w genealogii nie da się nie poczuć związku między wujkiem a ciocią i ich dziećmi, tak? Trzeba się trochę go doszukiwać, bo taka w czystym rozumieniu genealogia, w schematycznym trochę, to jest właśnie schemat, to jest jakby drzewo w postaci wykresu przodków. Chciałbym tylko imię, nazwisko, rok urodzenia, ślubu, zgonu. To jest schemat, ale właśnie, no i z pomocą przychodzą zupełnie przeciekawe materiały inne, które rzeczywiście uzupełniają nam tę historię i pozwalają nam obudować w różne inne rzeczy. No, trzeba oczywiście bardzo wnikliwie poanalizować dokumenty, przeanalizować dokumenty, porównać różnego rodzaju dokumenty. My mówimy o genealogii, głównie myśląc z tyłu głowy o metrykach. A to tylko oczywiście główne źródło drzew genealogicznych, ale tylko jedno z. Jednym z, nawiązując do pani wcześniejszego pytania, są rozmowy z dziadkami, ale to chyba najciekawsze źródło tak naprawdę, bo wtedy możemy rzeczywiście poznać, mam wrażenie. Poznajemy obraz prababci, oczywiście przez usta dziadka czy babci, ale no to jest pełniejszy obraz niż tylko data urodzenia, śmierci, urodzenia, ślubu i zgonu i ten grób, na który pójdziemy wkrótce. Także ta rozmowa to jest chyba najważniejsza rzecz, więc nagrywajmy, bo to, że pamiętamy jutro, to tylko jutro. Może pojutrze, może za tydzień, ale za dwa lata możemy tego nie pamiętać. Jak nagramy, to będziemy pamiętać na zawsze, jeżeli nam dysk przenośny przetrwa zawsze. O tym procesie też doszukiwania się i bawienia się trochę w detektywach swojej historii porozmawiamy po kolejnym utworze. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Dla tych, którzy do nas dołączyli, rozmawiamy dzisiaj ze Stowarzyszeniem Twoje Korzenie w Polsce. Myślę, że jest to spotkanie inspirujące. Dla mnie na pewno.
mam ochotę zadzwonić do babci i wypytać ją o to, co jeszcze pamięta. I mam nadzieję, że i wy, nasi słuchacze, tak macie. W związku z tym, jak już mamy takich ekspertów, którzy od wielu, wielu lat zmagają się też z odkrywaniem tej tajemnicy zakrytej w dokumentach, bo podejrzewam, że póki człowiek o tym myśli, to jest proste, ale jak zaczyna szukać, to się okazuje, że nie do końca tak łatwo wszystko wyczytać z tych dokumentów. Na co zwrócić uwagę? Jakbyście pomogli naszym słuchaczom pomogli jakby zacząć, gdzie zwrócić swoją myśl, gdzie się wybrać i kogo pytać, i też jak ten proces wygląda tak w całości, jak już wy pracujecie już tak bardziej zaangażowani i z większym doświadczeniem, to jak, ile wam na przykład czasu zajmuje odkrycie jakichś tam tajemnic w danej, nie wiem, trzymam się rodziny, bo chyba tak jest najprościej. Tutaj już kilkukrotnie poruszaliśmy temat uporządkowania własnego archiwum domowego, bo każdy takie ma, czy chce, czy nie chce. Czy nie wiedziałem, że tak się nazywa, ale nie ma. Tak. Więc zaczynamy tak naprawdę tą podróż od siebie. Porządkujemy dokumenty, okazuje się, że nasi rodzice, dziadkowie, oczywiście jeszcze jeżeli chodzi o rodziców, to może trzeba zapytać o zgodę. Niemniej jednak można usiąść razem przy rodzinnym stole, te dokumenty wyłożyć i je uporządkować, czyli zobaczyć, co się gdzie ma, zacząć rozmawiać z rodzicami, zacząć rozmawiać z dziadkami, najlepiej z seniorami rodziny i te daty podstawowe spisywać. Interesują nas właśnie te trzy podstawowe informacje, bo tak na początku faktycznie tworzymy to drzewo i tą historię na podstawie takiego dosyć suchego schematu, który przedstawia podstawowe fakty. Są to akty urodzeń, małżeństw i zgody. Czyli inaczej też rzecz określają bardziej tutaj wyznaniową metryki. Każdy z nas taką metrykę posiada, przynajmniej to urodzenie i o kolejnym być może tutaj nie ma co się jeszcze rozpytywać. Natomiast tak, kompletujemy te trzy podstawowe informacje dotyczące członków rodziny, następnie bardzo ważne są miejsca, tak? Czyli kiedy pytamy już o daty konkretnych osób, pytamy też o miejsca, czyli gdzie nastąpiło to urodzenie, gdzie doszło do zawarcia związku małżeńskiego, ewentualnie gdzie kto, w jakim miejscu ktoś odszedł, został pochowany. I to jest bardzo ważne ze względu na to, że w Polsce, jeżeli chodzi o zasady przechowywania dokumentacji, gdziekolwiek, w jakichkolwiek instytucjach, obowiązuje zasada tak zwanej pertynencji terytorialnej. Ja wiem, że to tak bardzo brzmi teoretycznie, ale to jest bardzo ważne, bo to znaczy nie więcej niż to, że dokumenty przechowane są tam, gdzie zostały wytworzone. Czyli jeżeli ktoś w danym miejscu odbyła się jakieś wydarzenie z życia, które my opisujemy tym aktem małżeństwa, urodzenia, zgonu, to tam lokalnie, przynależąc do tego miejsca, zostały te dokumenty są składowane, tak? Czyli jeżeli ktoś urodził się w Krakowie, no to domniemamy, że tutaj w instytucjach krakowskich będą dokumenty przechowywane. Jeżeli ktoś, jakieś wydarzenie zdarzyło się w innym miejscu, no to nie wiem, powiedzmy wziął potem ślub w Koszalinie, no to w tym Koszalinie dokumenty będą przechowywane. Natomiast to są te dwie rzeczy, czyli kompletujemy daty i kompletujemy miejsca, nazwy miejsc. Przy kobietach jest bardzo ważne, żeby jednak pamiętać i pytać o nazwisko panieńskie. To jest bardzo przydatne. Natomiast posiadając cały ten komplet informacji, możemy jakby wyjść na zewnątrz, to znaczy świetna okazja teraz wszystkich świąt, prawda? Bardzo dużo informacji jest na cmentarzach, na płytach nagrobnych. Tam też możemy, nie musimy chodzić z kartką i spisywać, wystarczy, że każdy ma telefon, po prostu cyka zdjęcie i potem sobie skrzętnie analizuje w domu, przy tym samym stole rodzinnym, z rodzicami na przykład. I to też jest dobry przyczynek do rozmowy, bo zazwyczaj, szczególnie jak ktoś jest z tej najmłodszego pokolenia, pyta, kto to jest, tak? Kto to jest dla mnie? I zaczyna się opowiadanie, że a tutaj leży dziadek, ale dwa gruby niżej to jego babcia i tak dalej, i tak dalej. A to bardzo ważne, gdzie leży, bo czasami możemy nie wiedzieć, skąd pochodził pradziadek, prababcia. Wiemy, gdzie leży.
I dzięki temu, że wiemy, gdzie leży, wiemy, gdzie jest arcygon, bo jest najpewniej, zwykle w 100% w kościele, do którego należy ten cmentarz. Więc idziemy do tego kościoła, szukamy aktu zgonu po roku zgonu, który widzimy na nagrobku, otwieramy księgę, znajdujemy akt i tam nie zawsze, ale najczęściej w tych już dwudziestowiecznych dokumentach będzie zapisane, gdzie ta osoba się urodziła. I to nam daje pole do popisu. Ale tutaj bardzo bym chciała zaznaczyć i bardzo uczulić na fakt jeden. A, kolejna rzecz, która będzie nam przydatna. Pytamy o wyznanie, o religię. Bo to, na co też kładziemy bardzo ogromny nacisk w naszych pracach genealogicznych, pracach stowarzyszenia, to jest to, że nam się wydaje, że my jesteśmy Polacy z dziada, pradziada, natomiast i to jeszcze jednego wyznania, natomiast autentycznie proszę mi wierzyć, po 7-letniej pracy w temacie... Nie wszyscy. Nie. Ewangelicy, prawosławni, tak. Greko, zresztą oczywiście Żydzi. Czyli niektórzy przeżywają szok. Niektórzy przeżywają szok. Ja uważam, że bardzo pozytywny. Mimo wszystko, także to jest bardzo ważne. Pytamy o to wyznanie. Pytamy, do którego kościoła, do jakiej gminy wyznaniowej nasi przodkowie należeli, bo wtedy wiemy, gdzie szukać. I teraz to jest jakby jedna rzecz, czyli zebraliśmy temat w domu, zebraliśmy ewentualnie, zapomnieliśmy o rozmowy z rodziną, o te płyty nagrobne. I teraz tak, w Polsce dokumenty młodsze niż 100 lat przechowywane są w urzędach stanu cywilnego. Mówimy o tych trzech rodzajach, metrykach, urodzenia, małżeństwa, zgony, podstawa, tak? Urodzenie. Małżeństwa jest zgony 80. W urzędach stanu cywilnego lokalnych, tak? Natomiast jeżeli one przekroczą już ten próg 100 lat, tudzież 80 w przypadku małżeństw i zgonów, idziemy do archiwum państwowego. I teraz, powiedzmy, że znaczy można to jak najogólniej ująć, że w każdym województwie, w każdym większym mieście danego województwa, bądź kilku z nich są te archiwa państwowe i tam się po prostu udajemy, jeżeli te dokumenty przekroczyły tą barierę 100 bądź 80 lat i tam szukamy. Znowu, według przynależności administracyjnej, oczywiście, tutaj znowu lekcja historii, ta administracja i te granice się bardzo zmieniały. Więc to nie jest takie jednoznaczne, że coś co dzisiaj jest przynależy do takiej parafii, do takiej gminy wyznaniowej, czy do takiego urzędu gminy, powiatu i tak dalej. Tak samo wyglądało to 100 lat temu. No i, a tutaj no, pojawiają się już my, tak? Nie starając się nie chwalić, ale jednak, no to już jakiejś wiedzy historycznej wymaga. I bardzo chętnie pomożemy oczywiście. I też ważne, Kinga mówiła o tym, że ważna jest parafia, że ważna jest miejscowość, z której pochodziła, ale musimy pamiętać, że ważna jest parafia, do której ta miejscowość należała. I pamiętajmy o tym, że właśnie okrąg parafialny i parafie powstają do dziś tak naprawdę. Więc musimy mieć na uwadze, że parafia, do której należą w tym momencie nasi dziadkowie, niekoniecznie jest parafią, do której należeli, kiedy się rodzili, mieszkając w tym samym miejscu. Trzeba też właśnie historię mieć na uwadze. Tak, no. I granice administracyjne nie pokrywają się z granicami na przykład kościelnymi też. Dokładnie. Administracji kościelnej. Dokładnie, także musimy pytać bardziej jakby w szerzej zakrojonym zakresie o różne rzeczy. Ostatecznie na pewno dotrzemy do tego, ale tak, trzeba pamiętać, że te księgi, po pierwsze, że jak powstała parafia, niekoniecznie musi mieć księgi z tej staropowstałej. Niekiedy ma, jak były wyodrębnione, przechodzą do nowo powstałej. Niekiedy nie, więc trzeba odwiedzić starszą parafię. Bo niekiedy faktycznie w parafii powinny być księgi metrykalne, ale nie zawsze. Mamy jeszcze trzeci rodzaj archiwów, czyli archiwa diecezjalne. W archiwach diecezjalnych na pewno mamy kopie ksiąg metrykalnych, nie z całego zakresu, z całego okresu, z jakiegoś wybranego. Niekiedy w archiwum, na przykładzie archiwum Przemyskiego powiem, że mamy od 1826 do dziś. W niektórych są starsze. Niekiedy parafie przekazywały oryginalne księgi właśnie do tych archiwów diecezjalnych, więc wtedy w parafii nie będziemy mieć, musimy jechać do archiwum diecezjalnego. Tak, to się tutaj wymieszało, ale ja chciałam wrócić jeszcze do jednej szybciutko małej rzeczy, małej dużej rzeczy, zdjęcia rodzinne. Przy porządkowaniu tego, jeszcze zanim wyjdziemy z domu, siedząc przy tym stole, oprócz tego, że wyjmujemy na stół dokumenty, wyjmujemy zdjęcia najstarsze. I bierzemy miękki ołówek i opisujemy zdjęcia z tyłu, bo potem autentycznie wystarczy mnie, nie musi minąć 100 lat, ale minie naprawdę lat 20, 30 i my już nie wiemy, kto jest na tych zdjęciach. A czasem, jeżeli wdrażamy się w budowę historii rodzinnej, odtwarzanie jej, to naprawdę te zdjęcia są kluczowe i fantastycznie uzupełniają tą historię i ten obraz. Dlatego póki
rodzice mają ochotę i pamiętają, siądźmy z tymi zdjęciami, na przykład opiszmy je, a od tego zacznijmy. Powiem tak, że pięknie pokazaliście, że to jest niesamowita podróż w przeszłość, że wiele, że ten horyzont jakby historyczny bardzo jest szeroki, ale w związku z tym, że zmierzamy do końca, to myślę, że warto by było powiedzieć, gdzie was znaleźć, jeśli ktoś stwierdził, że chce z wami porozmawiać, nie wiem, dowiedzieć się czegoś więcej, a może chciałby dla dzieci warsztaty zrobić w szkole, to jak się z wami skontaktować, gdzie i czy na przykład można zostać waszym wolontariuszem? To takie trzy pytania na koniec, które zawsze się u nas pojawiają. Zapraszamy na kawę albo herbatę na ulicę Piwną. Nazwa bardzo ładna. Niezależnie, mamy tę ulicę w centrum Krakowa, Piwna 24655, bądź zapraszamy do przeczytania o nas na stronie internetowej, to jest www.tkwp.pl. A jeśli chodzi o ostatnie pytanie, to jakie? Podział jest. Jest podział, tak. Oprócz tego, że jest strona internetowa właśnie www.tkwp.pl, jest jeszcze nasz Facebook, Twoje korzenie w Polsce, po prostu tam też można się z nami kontaktować. Natomiast wolontariuszy jak najbardziej. Pracy jest bardzo dużo przy digitalizacji i zresztą też, tak jak mówię, tyle ile jest członków stowarzyszenia, tyle jest perspektyw, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Także bardzo serdecznie zapraszamy właśnie na Piwną. Takim pięknym akcentem zakończymy dzisiejszy wieczór. Mówiła do was Agnieszka Tobiasiewicz i przedstawiciele stowarzyszenia Twoje korzenie w Polsce. Kinga Borowiec. I Łukasz Karpiec. A słyszeliście nas dzięki realizatorowi Kamilowi Wójcikowi i zostańcie z Radiem Pryzmat.